Moi kochani, pozwólcie, że zakończę w jakiś sposób historię mojego życia, dlatego że doszedłem do tego momentu osobistego spotkania z Jezusem Chrystusem, kiedy to nie na wielkim nabożeństwie, ewangelizacji, ale właśnie w zakładzie pracy, kiedy byłem zupełnie sam, tam spotkałem się z Jezusem Chrystusem i tu nastąpił zwrot w moim życiu. Powiedziałem wam, że jak wróciłem do domu, moja żona bardzo nieufnie odniosła się do tego, co jej powiedziałem. Nasz syn, wtedy mieliśmy jedno dziecko, synka, on miał 2 lata. On w ogóle był bardzo nieufny i nie chciał mieć ze mną żadnych relacji. I teraz rozpoczął się czas, który ja bardzo nie lubię. Czas oczekiwania na zmiany. Nieraz chcielibyśmy, żeby wszystko się zmieniło w jednej chwili. Na przykład jeżeli masz jakieś niepoukładane sprawy, jakieś zepsute relacje, przyjeżdżasz na dni skupienia, wyjdziesz do przodu, pomodlimy się, aby Pan Bóg zmienił sytuację twojego życia i wracasz do domu i oczekujesz, żeby teraz wszyscy już rzucili ci się na szyję i powiedzieli: ach, jaki ty dziś, od dziś jesteś innym człowiekiem, nie wspominajmy tego, co było przedwczoraj, co było w przeszłości, tylko żyjmy od dziś następnym dniem. Tak się nie da. Tak się nie da. Po prostu pamiętajmy, że jeżeli coś niszczymy przez wiele lat, też nie oczekujemy, że odbudowane to zostanie, szczególnie w relacjach, w ciągu 1 czy 2 dni. Moja żona, bardzo krótko w zasadzie trwał czas, żeby nastąpiła też przemiana jej życia, bo w zasadzie tylko 1 rok. 1 rok. 1 rok, kiedy z taką z początku nieufnością, później lękiem, nawet takim drżeniem patrzyła na to, co dzieje się w moim życiu. Dlaczego? Dlatego, że ona nie wiedziała, czy jest to kolejna próba, która zakończy się znów, że wróci do domu kompletnie pijany, czy faktycznie jest to coś, co zmieniło życie Marka. I mijał 1, 2, 1, 2 miesiące i każdy następny dzień dawał większą nadzieję, a jednocześnie w jej serce wprowadzał niepokój. Bo kiedy na przykład pracowałem, a kiedy oddałem życie Jezusowi Chrystusowi, miałem bardzo dużo zobowiązań finansowych. I wiecie, to jest takie ciekawe. Pan Jezus zabrał wszystkie moje grzechy, ale długi pozostawił. Wierzycielom nie mogłem powiedzieć: posłuchaj, Marek nie żyje. Żyję już nie ja, ale Chrystus, który mieszka we mnie. A więc wiedziałem, że muszę stanąć w miejscu odpowiedzialności i muszę rozliczyć się z niektórymi rzeczami z mojej przeszłości, więc bardzo dużo pracowałem. Nie było wtedy telefonów komórkowych i w ogóle my w tym garażu nie mieliśmy żadnego telefonu, więc nie było nawet możliwości, żeby przekazać Ewie, że na przykład dzisiaj dłużej zostaję i dopiero gdzieś tam za 5 godzin wrócę do domu. I wtedy dla niej to był taki koszmarne popołudnie, bo ona nie wiedziała, czy ja zostałem w pracy, czy czasami znów nie wrócę i jak zawsze gdzieś tam przewrócę się, padnę i będzie tak, jak było do tej pory. I pamiętam, jak wiele razy wchodziłem wieczorem do tego mieszkania, do tego garażu, to moja żona była wpatrzona we mnie i właśnie z takim pytaniem, czy to wszystko już się nie skończyło, czy jesteś trzeźwy. I to trwało długo. Moja żona była osobą, mogłaby sama o tym odpowiedzieć i może jutro to zrobi. Ona była osobą, która nigdy nie piła, nie paliła, a więc nie w przeszłości nie zderzyła się z takim problemem, z jakim musiała się zderzyć w małżeństwie. Ona chciała oddać swoje życie Panu Jezusowi, ale miała takie błędne przekonanie. Jeżeli ktoś jest tu z tym błędnym przekonaniem, to chcę wam powiedzieć, że to przekonanie jest błędne. Jeżeli myślisz, że najpierw musisz stać się takim dobrym człowiekiem i kiedy już będziesz taki dobry, to wtedy Pan Bóg może okaże ci łaskę i ciebie pokocha i przyjmie ciebie do grona swoich dzieci. To jest fałszywe myślenie. To nie ja zrobiłem się dobrym człowiekiem i wtedy Pan Bóg mnie przyjął, ale wtedy, kiedy byłem najgorszy, Pan Bóg mnie przyjął i dał mi nowe życie. Mojej żonie trudno było to zrozumieć. Ale pewnego dnia, będąc na małej grupie domowej, u naszych przyjaciół, ona, kiedy rozmawiali, pili kawę, herbatę, dzielili się różnymi tam przeżyciami, rzeczami związane z takiego codziennego życia,
Na końcu osoba, która była gospodarzem tego spotkania, mówi: no to wtedy pomódlmy się, kończymy spotkanie i fajno by było, gdybyśmy się pomodlili. I moja żona już była troszeczkę zmęczona przez ten czas takiego zabiegania o względy Pana Boga. To było bardzo męczące. I wtedy na tym spotkaniu, kiedy zamknęła oczy, wtedy Pan Jezus przyszedł do niej i już nie musiała się zmagać. W tej krótkiej modlitwie oddała swoje życie Jezusowi, otworzyła swoje serce i zaprosiła, żeby Pan Jezus wszedł do jej serca. Kiedy gospodarz po tej krótkiej, takiej zwykłej modlitwie, w takich modlitwach raczej nie spodziewamy się jakichś wielkich rzeczy, powiedział amen. Wszyscy otworzyli oczy, moja żona również otworzyła oczy i ktoś jej mówi: posłuchaj Ewo, czy coś się nie stało, bo ty jakoś inaczej wyglądasz. Ona była przestraszona, mówi: nie, nic się nie stało. I kiedy skończyło się spotkanie, wróciła do domu, ja wtedy z dzieckiem, w zasadzie już z dwójką dzieci, bo urodziła nam się córeczka tam w tym garażu, w ogóle 4 lata mieszkaliśmy. Kiedy wróciła do tego miejsca, ja akurat czytałem Boże Słowo i chyba skończyłem czytać Biblię i klęknąłem przy łóżku, aby pomodlić się, aby mieć taki czas z Panem. I usłyszałem, jak drzwi się otwierają, wchodzi moja żona i nagle słyszę kroki, jak ona do mnie podchodzi i klęka przy mnie. I wtedy ja wiedziałem, że teraz już nie jesteśmy tylko jednym ciałem, ale jesteśmy też jednym duchem. Ona stała się nowonarodzonym dzieckiem Bożym i bardzo aktywnie towarzyszyła mi w moim życiu, towarzyszy i jestem wdzięczny Panu Bogu za nią. Jest to wyjątkowa osoba. I mijał czas. W moim sercu było jedno wielkie pragnienie, aby dzielić się Ewangelią innymi ludźmi. Ale też pewnego dnia, i chyba to właśnie już było albo przed tym pierwszym wydarzeniem dni skupienia w Ustroniu, albo zaraz po. Ale jechałem z Bydgoszczy do Inowrocławia, do domu i stałem na korytarzu w pociągu, tak oparty o szybę i tak oglądałem te pola kujawskie. I tak w duchu się modliłem i nagle Duch Święty przemówił do mojego serca i powiedział: a teraz wrócisz do ludzi, z których wyrwałem ciebie, i opowiesz im o tym, co zrobiłem w twoim życiu. I od tego momentu rozpoczęła się moja, nasza przygoda z pracą też wśród osób uzależnionych. W 1988 roku wyjechaliśmy do Janowic, gdzie rozpocząłem duszpasterską pracę. Zostałem pastorem tamtego kościoła, ale w sercu moim cały czas było pragnienie niesienia pomocy ludziom takim, jak ja byłem w przeszłości, ludziom uzależnionym. Więc bardzo szybko nawiązałem kontakt z Wojewódzkim Komitetem Przeciwalkoholowym. Zaczęliśmy jeździć z kilkoma osobami, z gitarami na oddział szpitala psychiatrycznego, oddział odwykowy szpitala psychiatrycznego w Bolesławcu. Później też jeździliśmy do Czarnego Boru, gdzie jest szpital odwykowy. I tam opowiadaliśmy nasze świadectwa. Zostałem zaproszony do Komisji Przeciwalkoholowej Wojewódzkiej, którego później zostałem szefem. I pamiętam w 1988 roku, na początku 1988 roku, moi przyjaciele z Anglii, którzy też byli wykładowcami tutaj w Ustrońskim Seminarium Teologicznym, przyjechali do mnie z takim przesłaniem. Mówią: Marek, mamy przekonanie w sercu, że Bóg powołał cię do pracy z ludźmi uzależnionymi. I Bóg powiedział, żebyśmy tobie przekazali dobrą nowinę. Idź do wojewody tego okręgu i powiedz mu, żeby dał ci połowę pieniędzy na budowę ośrodka, a my damy drugą połowę. Zacząłem się z tego śmiać. Powiedziałem: wiecie, bez przesady, raczej nie sądzę, żeby jakiś wojewoda chciał ze mną rozmawiać i przekazywać pieniądze na ośrodek. I wtedy oni powiedzieli: ale Bóg przysłał nas ze słowem i powiedział tak: oto otworzę spichlerza Egiptu, aby nakarmić mój naród, mówiąc o tobie. Więc wiecie, tak dla świętego spokoju. Pojechałem do wojewody, umówiłem się na spotkanie. Jedno spotkanie nie wyszło. Dlatego, że jak jechaliśmy, mieliśmy po drodze wypadek i musieliśmy cofnąć się do domu. I to mnie przekonało, że powinniśmy dalej w tym kierunku iść, że chyba diabłu się nie podoba to, że próbujemy w tym kierunku iść. I kiedy pojechaliśmy drugi raz, kiedy przedstawiłem się panu wojewodzie, powiedziałem właściwie to, co chciałbym panu powiedzieć najpierw.
To historię mojego życia. I wtedy zacząłem mówić, kiedy miałem 2 lata, mój ojciec, mając 39 lat, i to świadectwo może też trwało godzinę, tak jak przed chwilą słyszeliście to świadectwo. Kiedy wojewoda posłuchał tego świadectwa, mówi: pastorze, poczekaj, ja muszę zrobić jeden telefon. Zadzwonił do lekarza wojewódzkiego i mówi: Romek, chodź szybko tu, chodź szybko przyjdź. I kiedy lekarz wojewódzki wszedł do jego gabinetu, on mówi: pastorze, jeszcze raz to samo, co mi mówiłeś. Więc mówię, kiedy miałem 2 lata. Tego dnia rozmawiałem o ośrodku, on mówi: to jest dobry pomysł. Pastorze, przygotuj projekt takiego budynku. Zrobiliśmy projekt i zawieźliśmy temu człowiekowi i w ciągu kilku tygodni została podpisana umowa o partycypacji w kosztach budowy budynku, który dzisiaj jest ośrodkiem w Janowicach Wielkich. To było fantastyczne. Moje dzieci dorastały. Każde z nich ostatecznie oddało swoje życie Jezusowi. Po wielu latach, w 1999 roku urodził się nas 3. dziecko, nasz syn Marek Junior, który dzisiaj już jest w służbie, tak jak córka z rodziną swoją. Mamy zięcia, 2 synów ma córka. Jest liderem grupy uwielbienia w jednym z takich małych kościółków niedaleko Namysłowa. No i najstarszy, pierworodny syn Bartek, który już tutaj głosił na dniach skupienia. On już od 10 lat też jest w służbie pastorskiej. Jest pastorem kościoła we Wrocławiu i też z pasji jest misjonarzem. Lubi też podróżować, coś takiego odziedziczył. Ktoś powiedział, że jest taką moją kopią, że ona zawsze dodaje lepszą kopią. Także a to wynika z tego, że Pan Bóg powiedział pewnego dnia, że on zajdzie dalej niż ja doszedłem. Wiecie, to jest super informacja. Oni dzisiaj, niebawem, pod koniec kwietnia urodzi im się 4. dziecko, po 3 córkach syn, więc mamy już prawie 6 wnuków. Po 20 latach pracy w Janowicach Pan Bóg kolejny krok zrobił w naszym życiu, czy nam polecił, żebyśmy zrobili kolejny krok i od 10 lat prowadzimy kościół w Legnicy. W tym czasie też, moi drodzy, miałem możliwość podróżować. Bardzo w wielu miejscach głosiłem Ewangelię i dzieliłem się moim świadectwem. I powiem wam, gdziekolwiek jestem, czy jestem w krajach bogatych, czy bardzo biednych, czy w biednych jakichś miejscach w Afryce, czy w najbogatszych dzielnicach w Stanach Zjednoczonych, wszędzie tam spotykam też osoby, które mają problem z uzależnieniem. Bo to dotyka człowieka niezależnie od jednego wykształcenia, pochodzenia, czy stanu posiadania. I wszędzie opowiadam Ewangelię. Już nie pamiętam w ilu krajach, ale w każdym razie na 6 kontynentach miałem możliwość głosić Ewangelię i też opowiadać o swoim nowonarodzeniu, o tym, kim uczynił mnie Jezus Chrystus. Chciałbym wam, mówię to nie dlatego, żeby zrobić dobre wrażenie, ale żeby pokazać wam, co Bóg potrafi zrobić z młodego chłopaka, który jest na dnie, któremu babcia pewnego dnia, ja bardzo szanowałem moją babcię, to była kobieta, która nigdy nie wypowiadała się niepotrzebnie. Ona nigdy nie powiedziała słowa, które byłoby zbyteczne. Ale pewnego dnia powiedziała do mnie tak: Marku, w rodzinie nikt nie wierzył, że wasze małżeństwo będzie trwało dłużej niż 6 miesięcy. A ono trwa 38 lat i ma się zupełnie dobrze. Moi kochani, coś się stało. Jezus Chrystus jest wczoraj. A więc to błogosławieństwo, które spoczęło na mnie, ono zaczęło wylewać się też na innych, na cały dom. Pan Jezus powiedział: będziesz zbawiony ty i dom twój. I dokładnie tak się stało. Pan Jezus powiedział: całym domem Panu Bogu służyć będziesz. I chociaż jeszcze nie miałem wszystkich dzieci, ale dziś dokładnie to słowo wypełnia się. Bóg jest wierny swoim obietnicom. Ale musi być ten początek, ten nowy początek. I to jest dobry czas, żebyś dziś mógł rozpocząć, żebyś dziś mógł postawić fundament pod swoje życie. Moi kochani, przejdźmy do Bożego Słowa, które bardzo kocham. Bardzo was zachęcam. Biblia jest dla mnie podręcznikiem terapeutycznym. Nawet w ośrodku w Janowicach Wielkich mam taki temat: Biblia, podręcznik terapeutyczny.
Pamiętam, kiedy w 97 roku byłem na pewnej naukowej konferencji, gdzie składałem świadectwo nawrócenia. To była konferencja taka wielotematyczna. Dokładnie tytuł tej konferencji brzmiał psychologiczne, biologiczne, społeczne i duchowe aspekty uzależnień. I poproszono mnie, żebym mówił na temat duchowych aspektów uzależnień. Oczywiście, mówiąc o duchowych aspektach uzależnień, odniosłem to do swojego życia. Więc rozpocząłem mój wykład słowami, kiedy miałem 2 lata. Ale zakończyłem tym, że powiedziałem, drodzy Państwo, odbiorcami byli ordynatorzy, lekarze, pracownicy ośrodków odwykowych w Polsce, poradni zdrowia i trzeźwości i oddziałów odwykowych. I powiedziałem tak, to, kim dzisiaj jestem, nie zawdzięczam tylko i wyłącznie temu, że pewnego dnia otworzyłem swoje serce dla Pana Boga i Jezus Chrystus wszedł do mojego życia, a od tego czasu mnie prowadzi. Ja musiałem w swoje życie wprowadzić program, który doprowadził mnie do tego miejsca, w którym jestem. Ten program to jest ta księga, to jest Pismo Święte. Ja niczego więcej nie robię, jak tylko to, co jest tu napisane i to działa. I to po prostu działa. Działa nie tylko w moim osobistym życiu. Działa to w moim małżeństwie. Małżeństwie, które nie miało prawa istnieć. Wiecie, kiedy przebudziliśmy się, kiedy oddaliśmy swoje życie Jezusowi, nagle zobaczyliśmy w naszym małżeństwie, że mamy problem. Że w tym małżeństwie nie ma miłości. Tak, bo ono nie było budowane na miłości, nie zostało zapoczątkowane na miłości. Ja wiedziałem, że teraz jako chrześcijanin nie będę mógł się rozwieść z moją żoną, nie będę mógł mieć innej kobiety, więc teraz już będziemy musieli być razem do końca życia. Ale ja chciałem mieć kobietę, którą bym kochał, czyli coś więcej niż tylko był z nią. Kiedy ja mogę teraz tak górnolotnie powiedzieć, kocham was, to tak naprawdę myślę o tym, że mam zamiar być dla was miły, jeżeli ktoś by czegoś potrzebował, na ile bym mu chciałbym pomóc. Mówimy w ten sposób, kochajmy się nawzajem, prawda? Ale kiedy mówimy o żonie, to tam jeszcze jest coś, jeszcze jest to uczucie, to, które odróżnia tę kobietę od wszystkich innych kobiet, co odróżnia tego mężczyznę od wszystkich innych mężczyzn, a tego w moim sercu ani w sercu mojej żony nie było. I to był dylemat. Pewnego dnia zdecydowałem się bardzo poważnie porozmawiać z moją żoną. I powiedziałem jej, Ewo, chciałbym, żebyś dobrze mnie zrozumiała. Nie chciałbym w żaden sposób zrobić ci krzywdy tym, co powiem. Ale w moim sercu nie ma miłości do ciebie. A moja żona się uśmiechnęła i powiedziała, ja to samo już dawno chciałem ci powiedzieć. A więc wiecie, Panie Boże, daj nam lekarstwo, bo chorobę już mamy. A więc jak do tego teraz podejść? Jak to rozwiązać? Czułem się bardzo zakłopotany i zagubiony, bo ktoś mógłby powiedzieć, to zacznij kochać żonę. No tak, już teraz, od teraz. Ale ty jesteś. Tak się nie da. Ta miłość musi przyjść, to jest coś, czego nie jesteś w stanie wytworzyć na siłę. Ja mogę powiedzieć, o przyjacielu, pokochaj tę osobę, ale ty nie jesteś w stanie uczuć, wzbudzić. Ty będziesz dla niej miły, sympatyczny, usłużny, do pomocy, ale nie będziesz miał tego czegoś, tego, co jest sednem miłości, tego uczucia. Ja wiem, że często w kościołach mówimy, miłość to nie jest same uczucie. Oczywiście w tych relacjach naszych to jest też czynienie, to jest postępowanie, to jest zachowanie, ale w małżeństwie musi być jeszcze to uczucie. I moja żona wzięła Biblię i mówi, wiesz co, ja czytam Pismo Święte i tam jest zapisane, że Bóg jest miłością. A skoro Bóg jest miłością, czy On nie może nam dać miłości wzajemnej? Czy nie powinniśmy o to się modlić? I zaczęliśmy się modlić o miłość. O to, czego nam brakowało, a sami nie byliśmy w stanie na siłę czy aktem woli tego zrobić. I Bóg zaczął to czynić. Nie tak, że wiecie, powiedziałem amen, spojrzałem na żonę i prawie przytomność straciłem. Nie, po modlitwie w zasadzie nic się nie zmieniło. Ale wiecie, mijają dni, tygodnie, ja na przykład jestem w pracy
I nagle mówię: ludzie, ja myślę o mojej żonie. Co ona teraz robi, jak przyjdę do domu, myślę tu o jakimś spacerze, że sobie pójdziemy, porozmawiamy. Ja nigdy w ten sposób nie myślałem. Wiecie, nagle ona zaczęła być jakaś inna, jakaś piękniejsza. Nagle wszystkie inne kobiety jakoś tak, taki jakby cień na nie zaszedł. Bóg zaczął nas wypełniać tą miłością. Tą miłość trzeba dbać. Jeżeli o nią nie dbasz, to będziesz ją tylko wspominał, że kiedyś coś tam było. Miłość, jeżeli jest niezadbana, przeradza się w przyzwyczajenie. Ja prowadzę też duszpasterstwo dla małżeństw. I nieraz spotykam się z małżeństwem. I pytam się, jak długo jesteście małżeństwem? Ho, 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 już chyba 7 lat. I pytam się tak bezpośrednio: Zdzisiu, a kochasz swoją żonę? A on tak patrzy, myśli i mówi: czy ja wiem, ja już się do niej przyzwyczaiłem. Wiecie, zawsze wtedy patrzę w górę i mówię: Boże, chroń mnie, abym nigdy się nie przyzwyczaił do mojej żony. Bo jeżeli tylko przyzwyczajenie jest fundamentem twojego małżeństwa, to tak naprawdę ono już nie istnieje. Siłą i fundamentem relacji człowieka z Bogiem jest miłość. Relacji człowieka z drugim człowiekiem jest miłość. Kiedy w miłości, kiedy nie ma w małżeństwie miłości, to małżeństwo staje się zagrożone. Bo wtedy na pewnych zobowiązaniach funkcjonujemy. Na zasadzie, no ja postanowiłem, że nigdy nie opuszczę, ja jestem chrześcijaninem, więc wiem, że nie powinienem tego zrobić, trudno, będziemy razem. To jest smutne. Dlatego jeżeli tworzysz małżeństwo i gdzieś ta miłość, gdzieś ona właśnie została zaniedbana i dziś myślisz bardziej w tej relacji o przyzwyczajeniu niż miłości, ja mam dla ciebie dobrą nowinę. Bóg jest miłością. On jest w stanie rozbudzić miłość w twoim małżeństwie, nawet jeżeli tam nie ma. W naszym małżeństwie, gdyby było zero, to by było jeszcze dobrze. Tylko w emocjach mojej żony nie było zero miłości. Było minus 100. Co to znaczy? Ja wprowadziłem w niej wiele rzeczy, które czyniły, że ona w pewnym momencie, jej trudno było nawet na mnie patrzeć, nie mówiąc już o tym, żeby ze mną rozmawiać. To wtedy nie startujesz od zera, od minus. Ale Pan Bóg coś uczynił. Przez 38 lat idziemy razem i cały czas uważamy, że najlepsze jest przed nami. Możemy cieszyć się, widząc nasze dzieci zbawione. Nie muszę dzisiaj myśleć o tym, że mój syn gdzieś tam ćpa narkotyki, a ja obwiniam wszystkich, że złych kolegów ma. Nie muszę dzisiaj mówić, jakie wredne dzieci mam, które o ojca się nie troszczą, tylko prowadzą jakieś tam swoje życie. Być może już takie coś doszło w twojej sytuacji, że gdzieś dzieci straciły z tobą relacje. Być może obwiniasz je, jak to jest, że dzieci ojca nie kochają, matki nie kochają, one powinny. Wiecie, nie ma nigdy winy z jednej strony. Bardzo często jest to wynik pewnych rzeczy z naszej strony, ale też nie zadręczaj się z tym. Nie chodzi o to, żeby teraz wziąć na siebie poczucie winy i chodzić z takim garbem i mówić: ojej, co ja narobiłem. Trudno, narobiłeś, ale jest nowy początek. Jest nowonarodzenie, jest nowe życie, jest coś, od czego możesz rozpocząć i nawet jeżeli coś zostało zniszczone, to może być uzdrowione. Jezus Chrystus jest wczoraj, dziś i na wieki ten sam. Jeden z moich ulubionych wersetów. Moi kochani, a więc całym domem służymy Panu Bogu. Chciałbym przeczytać jedną z takich biblijnych historii, którą bardzo lubię, a później będzie czas, kiedy będziemy się modlić. Zatytułowałem to kazanie: czy jesteś w domu Ojca? Wiecie, że Pan Jezus pewnego dnia powiedział: nie każdy, kto mówi do mnie: Panie, Panie. Wiecie, był taki moment w życiu Pana Jezusa, że On wszedł do świątyni. Świątynia była domem Bożym. Izraelici tam składali ofiary w świątyni, modlili się do Boga i często podkreślali: to jest miejsce obecności Bożej. I oto pewnego dnia Bóg, Syn, Jezus Chrystus przychodzi do świątyni, ale co się dzieje? Ostatecznie w tej świątyni mówią: my Ciebie nie chcemy.
Kiedy wywrócił te rzeczy, którymi tam handlowali, stragany handlarzy gołębiami, powywracał. Kiedy powiedział, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Później przystępowali do niego ślepi i chromi, a on uzdrawiał ich w świątyni. Aż wreszcie dzieci zaczęły wołać Hosanna synowi Dawidowemu. Wtedy ci, którzy byli odpowiedzialni za świątynię, oburzyli się i mówi, czy słyszysz, co one mówią? Oni z dwóch powodów byli oburzeni. Ciekawe, oni nie byli oburzeni, że on przewracał te stragany z gołębiami, te rzeczy. Oni nie byli oburzeni na słowa, kiedy Pan Jezus powiedział, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców. Wiecie, kiedy oni się oburzyli? Kiedy zobaczyli znaki i cuda i dzieci, które wołały Hosanna synowi Dawidowemu. Kiedy zaczęły dziać się rzeczy ponadnaturalne i powiedzieli, nie chcemy Ciebie tutaj. I wtedy co Pan Jezus? Pan Jezus wyszedł. Nie chcecie mnie. Pamiętaj, Pan Jezus nigdy nie będzie przebywał w Twoim życiu wbrew Twojej woli. Jeżeli w Twojej głowie pojawiło się takie myślenie, nieraz pojawia się. Dobra, ja pojadę do ośrodka, ja pojadę na te dni skupienia do tego ustronia, ale ja sobie nie pozwolę, żeby ktoś mi tam jakiegoś Boga wciskał. I dobrze, tylko szkoda czasu na takie myślenie. Dlaczego? Bo tym, który przede wszystkim nie da wcisnąć Jezusa Chrystusa do Twojego życia, to jest sam Jezus Chrystus. On nigdy nie wejdzie do Twojego serca wbrew Twojej woli. Nie bój się. To Ty decydujesz o tym, czy Jezus będzie w Twoim życiu, czy nie. I pamiętaj, że też naszym postępowaniem możemy pozbawić się obecności Jezusa Chrystusa. Zobaczcie, Pan Jezus wyszedł ze świątyni, Bóg wyszedł ze świątyni, a co kapłani robili? O, ten dom Boży, w którym mieszka Bóg. Tak, tylko że Boga już tam nie było. A więc to nie jest tak, że ktoś może dać Tobie wolność wbrew Twojej woli. Wiecie, wolność to nie jest coś abstrakcyjnego. Ja zdaję sobie sprawę, że wielu z was chce być wolnymi ludźmi. Ale to nie jest sprawa nałożenia rąk i rozpoczęcia trzeźwego życia. To jest przyjęcie nowego systemu wartości, myślenia. Kiedy w 70 roku była zmiana rządu, zmiana pierwszego sekretarza KCPZPR z Gomułki, pamiętacie, kto następny był? Tutaj ten, jak to się nazywa, zaraz, śląski idol. Edward Gierek. Wtedy on też ogłosił amnestię. Amnestię, która dotyczyła bardzo wysokich też wyroków, bo bodajże do 8 lat. A więc kilkadziesiąt tysięcy osób skazanych zostało wypuszczonych na wolność. Wyobraźcie sobie, oto cele otwierają się i ludzie zostają wypuszczeni na wolność. Wychodzi z celi, przechodzi przez korytarze, co jakiś czas otwierają się bramy, zamykają, aż wreszcie wychodzi przez główną bramę. Nieraz ogląda się do tyłu, splunie albo cokolwiek innego zrobi, ale jedno jest przekonany, już tutaj nigdy nie wrócę. I co się okazało? Już w pierwszym pół roku 70% z tych ludzi z powrotem było w celach więziennych. Pytanie, dlaczego? Czy oni nie byli uwolnieni? Byli! Każdy z nich wyszedł z więzienia, więc nie mówmy o tym, że oni nie zostali uwolnieni. Zostali uwolnieni, wyszli poza zakład karny. Dlaczego w takim razie z powrotem tam się znaleźli? Odpowiedź jest bardzo prosta. Nie żyli zasadami obowiązującymi na wolności. Tak również jest z nałogiem. Jeżeli Pan Bóg wyzwala ciebie i daje tobie wolność, wtedy musisz przyjąć nowy system wartości. Bo jeżeli chcesz żyć tak jak do tej pory, to bardzo szybko wrócisz do tego samego miejsca, z którego przyszedłeś. Ja wiem, że my wszyscy mamy chęci, aby zmienić swoje życie, ale też jest takie powiedzenie, że chęciami to drogę do piekła wybrukowano. Dlaczego jest to pewna mądrość? Dlatego, że same chęci nie wystarczą. Za chęciami musi iść postępowanie. I to nie może być to samo postępowanie, co kiedyś tylko na trzeźwo. Tak się nie da, bo samo uzależnienie jest szczupkiem góry lodowej,
twojego życia, twoich emocji, nawyków. Wiecie, to jest niesamowite. Kiedy znalazłem się w kościele, ja wtedy i piłem, i paliłem. I kiedy pewnego dnia młodzi ludzie wyczuli, chyba nawet krótko po wypaleniu papierosa wszedłem, oni mówią, Marek, ty palisz? Ja mówię, palę. To będziemy się modlić o uwolnienie dla ciebie. Pozwolisz? Ja nie znałem jeszcze Pana Boga. Kościółek mi się spodobał. To był ten moment dla Pana Boga i dla kościółka będę innym człowiekiem. I wiecie, oni podeszli do mnie, nałożyli ręce i zaczęli się modlić, wyznali uwolnienie i ja od tego dnia do dzisiaj nie wypaliłem ani jednego papierosa, mimo że jeszcze prawie przez pół roku piłem. I za każdym razem, kiedy piłem, dziwiłem się, że nie muszę palić. Bo wiecie, w kryzysie to człowiek nawet suszone liście brał w gazetę i palił, no bo czym zakąsić najlepiej, jak nie papierosem? Zostałem uwolniony, ale zauważyłem, ile nawyków cały czas jeszcze z tym problemem było. Na przykład stoję w towarzystwie, ktoś wyciąga papierosy, podaje, a ja co robię? Wyciągam, wkładam do buzi, mówię, zaraz, przecież ja nie palę. Siedzę, coś piszę, biorę długopis i nagle ten długopis trzymam jak cygaro i zaczynam się zaciągać nim. Bo zobaczcie, nawyki. Jeżeli do tej pory inaczej nie potrafiłeś rozwiązać problemu z jakimś stanem depresyjnym, jak tylko chwytałeś za alkohol, żeby lepiej się poczuć, to zobaczysz, jakie to będzie silne w momencie, kiedy przyjdzie trudny moment w twoim życiu. To się pojawi, bo to jest wypróbowane, to znasz, wiecie, tylko ten jeden i koniec. I tu trzeba wytworzyć nowe rzeczy. Pan Jezus nie chce poprawić twojego życia. Ewangelia nie mówi o poprawieniu życia, tylko o nowym życiu. Gdzie czytamy, stare przeminęło, a wszystko stało się nowe. Poprawienie niczego nie zmieni. I chciałbym tutaj odnieść się do pewnej bardzo znanej biblijnej historii. Na pewno ją znacie. Bez względu na to, czy jesteście w takim, czy innym kościele. Czy jest ktoś, kto nigdy nie słyszał historii o synu marnotrawnym? O takim gościu, który, wiecie, wszystko przepuścił, a później wrócił do ojca. Ja pamiętam, młody chłopak nawrócony, byłem na pantomimie Tomaszewskiego w Bydgoszczy, syn marnotrawny. Niesamowicie, ja byłem już nowonarodzony, więc nie muszę mówić, jak byłem poruszony w swoim sercu, kiedy mogłem zobaczyć taki zrobiony z tego materiału biblijnego przedstawienie teatralne, pantomimiczne dokładnie. Więc przypomnijmy sobie tę historię. Potem rzekł Pan Jezus. Pewien człowiek miał dwóch synów i rzekł młodszy z nich ojcu. Ojcze, daj mi część majątności, które na mnie przypada. Wtedy ten rozdzielił im majątność. A po niewielu dniach młodszy syn zabrał wszystko i odjechał do dalekiego kraju i tam roztrwonił swój majątek, prowadząc rozwiązłe życie. A gdy wydał wszystko, nastał wielki głód w owym kraju i on zaczął cierpieć niedostatek. Poszedł więc i przystał do jednego z obywateli owego kraju, a ten wysłał go do swojej posiadłości wiejskiej, aby pasł świnie. I pragnął napełnić brzuch swój omłotem, którym karmiły się świnie, lecz nikt mu nie dawał. A wyjrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Wstał i poszedł do ojca swego. A gdy jeszcze był daleko, ujrzał go jego ojciec. Użalił się i pobiegłszy rzucił mu się na szyję i pocałował go. Syn zaś rzekł do niego, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Ojciec zaś rzekł do sług swoich.
Przynieście szybko najlepszą szatę i ubierzcie go. Dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi. I przyprowadźcie tuczne ciele. Zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył. Zginął, a odnalazł się. I zaczęli się weselić. Może do tego miejsca. Moi drodzy, jest to historia człowieka, który znalazł się na samym dnie swojego życia. Dlatego nie trudno jest mi i nie powinno być trudno wam uzależnić się z historią tego młodego człowieka. Młodego człowieka, który pewnego dnia powiedział do ojca, żeby dał mu tę część majątku, która przypada na niego. A że ojciec miał dwóch synów, więc na tych dwóch synów podzielił majątek i dał jednemu oraz dał drugiemu. I ten młodszy syn wziął ten majątek i go całkowicie roztrwonił. Tutaj w przekładzie warszawskim mamy takie wyłagodzone słowa. Tam jest użyte słowo nierządnica, rozwiązłe życie, ale już współczesne przekłady, które bardziej odzwierciedlają to, co ewangelista mówi, roztrwonił to wszystko z dziwkami. Wiecie, ja tutaj mam ze sobą telefon nie dlatego, że ktoś za chwilę dla mnie zadzwoni, ale tu w tej chwili mam otwarte 3 przekłady Biblii. Mam Biblię Tysiąclecia, tu zresztą mam 2 przekłady w telefonie. Ja kiedyś zauważyłem, że ktoś w kościele, kiedy mówi otwórzmy Biblię, otwiera telefon i zaczyna szukać, a ja się prawie obraziłem. Mówię, to ja tu proszę, żebyście czytali Biblię, a wy sobie przez telefony chcecie komunikować się? A inna osoba mówi, nie, pastorze, to jest moja Biblia. Tak, dzisiaj to może być twoją Biblią. Również mam inny przekład w tablecie. I mam też ten książkowy, najnowszy przekład. Jest to wydanie Ewangeliczny Instytut Biblijny w Poznaniu wydał. To jest najnowszy przekład Pisma Świętego. I teraz, moi kochani, co się dzieje? Ten człowiek roztrwonił cały ten majątek. Tam mamy wszystkie powiedzenia, które mamy na co dzień. Prawda? Nieraz jesteś taki rozżalony i mówisz tak, bo ja kasę mam, to wszyscy są koło mnie, ale jak już kasy nie mam, to już nikogo nie ma. I dokładnie w życiu było tak tego człowieka. Wiecie, te wszystkie kobiety niemoralne, ci wszyscy przyjaciele byli tak długo, jak miał kasę, ale kiedy kasę stracił, kiedy poszedł na samo dno, to już nikogo przy nim nie było. Trafił do posiadłości wiejskiej. Posłuchajcie, ten człowiek był Izraelitą, był Żydem. Żydzi uważają wieprzowinę jako mięso nieczyste. Świnia jest nieczystym zwierzęciem. Zobaczcie, jak on upada. Gdzieś znajduje się w posiadłości wiejskiej i wyląduje między świniami. Mało tego, on jest głodny. Chce zjeść trochę omłotu, którym karmione były świnie, ale nawet tego nie pozwalano jemu, aby jadł. A może jak dostawał, to raz dziennie, może pod wieczór, garść takiego omłotu. Zszedł na samo dno. Wiecie, kiedy rozpoczyna się jego wyjście z problemu? Kiedy on zmienia swoje myślenie o sytuacji. Bo wiecie, co on mógłby robić? On mógłby tak myśleć. Za co mnie to spotkało? Ale mam strasznego ojca. Przecież ojciec wiedział, że jestem słaby. A dał mi taką kasę, że doprowadziło to do takiej sytuacji. I kto wtedy winny jest? Ojciec. Bo gdyby ojciec nie dał tego wszystkiego, to on by nie wylądował. Najlepiej znaleźć kogoś winnego za swoje postępowanie. O tak, biedny, kochany ja, nikt mnie nie kocha, nikt mnie nie chce. Lubimy robić z siebie taką ofiarę. Ale zobaczcie, gdzie jest początek rozwiązania problemu tego młodego człowieka. On już nie ma zamiaru robić z siebie ofiary. Nie rób już więcej z siebie ofiary. Czytamy... A wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mojego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Zobaczcie, co to jest za postawa pokory. To jest to, co my nazywamy pokutą, upamiętaniem.
On wejrzał siebie i zupełnie z innej perspektywy spojrzał. Nie spojrzał na siebie z perspektywy ofiary. Biedny, kochany ja. Ale powiedział, to ja jestem odpowiedzialny za to, co się stało. Tak, to ja zgrzeszyłem. To nie moi kumpli są winni za to, co dzieje się w moim życiu. To nie śmierć mojego ojca jest odpowiedzialna za to, co ja zrobiłem. Powiedziałem wam, że kiedy byłem w tym zakładzie pracy, przyszedł Pan Jezus, ja już nie miałem syndromu Kowalskiego. Ja niczym nie chciałem się usprawiedliwiać, tylko mówiłem, Boże, czy kogoś takiego jak ja, Ty jesteś w stanie zmienić, czy Ty możesz kogoś takiego jak ja kochać? Wiecie, często mówimy o przykazaniach. Jest 10 takich przykazań na 2 tablicach kamiennych, prawda? Nie było przykazania, którego ja bym nie złamał. Wiecie, zdaję sobie sprawę, że na pewno ciekawi cię, jak to jest z tym przykazaniem, nie zabijaj, bo ono jest takie bardzo kontrowersyjne. Tak, doprowadziłem do śmierci nienarodzonego naszego dziecka, zmuszając moją żonę do aborcji. To dziecko przecież mogło żyć. Wiecie, ja już nie miałem nic do zaoferowania Panu Bogu. Nie jestem taki zły. To wszystko przez tatę, że mi go zabrałeś. Jeszcze Pana Boga mogłem przecież obwinić. I powiedzieć, Boże, gdzie Ty byłeś, kiedy mój ojciec umierał? Tak zresztą było w moim sercu, kiedy spotkałem tego mojego przyjaciela i powiedział mi, że jest ktoś, kto mnie kocha, że jest Bóg, który może zmienić moje życie. I wtedy wykrzyczałem mu. I tam w tym wykrzyczaniu próbowałem całą odpowiedzialność rzucić na Pana Boga. Dopóki będziesz miał postawę zrzucania winy na innych, nigdy nie wyjdziesz z problemu. Nigdy. Będziesz tylko się pocieszał. I raz po raz jeszcze mówił dla samopoczucia lepszego, och, gdyby wszyscy byli tacy jak ja. Ja nie chciałbym, żeby wszyscy byli tacy jak ja. Trzeba mieć daleko rozwinięty egoizm, żeby tak myśleć. A więc zobaczcie, co się dzieje. Ten człowiek, wejrzawszy w siebie. Wiecie, co tutaj zachodzi? Jest takie greckie słowo metanoia. Metanoia to jest upamiętanie. To jest zmiana myślenia. To jest to, że przestajesz wychodzić z miejsca ofiary na miejsce odpowiedzialności. On już się nie użalał, że musi jeść omłot, którym jedzą świnie. On już się nie użalał, że jest na samym dnie. On nie użalał się na te dziwki, które go ograbiły z większej części majątności. On już nie użalał się, jakich wrednych miał kumpli, którzy byli tylko wtedy, kiedy kasę miał. On już się nie użalał. On wziął odpowiedzialność na siebie. To był początek. Zobaczcie, to jest początek rozwiązania problemu. Kiedy ktoś by zapytał się, gdzie w tej historii jest początek rozwiązania problemu? W tych słowach, a wejrzawszy w siebie, rzekł, iluż to najemników ojca mego ma pod dostatkiem chleba, a ja tu z głodu ginę. Iluż to twoich przyjaciół prowadzi normalne życie, a ty tutaj znajdujesz się w miejscu takiego poniżenia. Ja pamiętam, jak bardzo było mi przykro, widząc stan mojego życia. Wiecie, jako młody chłopak, nieraz, kiedy byłem trzeźwy, myślałem sobie, czy ja chciałem do tego miejsca siebie doprowadzić? Przecież jako dzieciak miałem różne marzenia, pragnienia. To nie było pragnienie, będę alkoholikiem. Nie wiem, czy ktoś z was planował być uzależnionym człowiekiem. Ja nie planowałem i nie sądzę, żeby ktokolwiek z was planował. Iluż to najemników ojca ma pod dostatkiem chleba, a ja jestem w tym miejscu. I dalej mówi, wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie, już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Piękne wyznanie, ale to jeszcze się nic nie zmienia. On cały czas jest w tym omłocie. On cały czas jest z tymi świniami. On ciągle jest na dnie. On na razie marzy. On na razie mówi,
o, iluż to najemników, jakie jest piękne życie na wolności. Kiedy patrzę na te małżeństwa, a moje się rozsypało. Kiedy patrzę na ojców, które bawią się swoimi dziećmi, a moje nie chcą mieć ze mną relacje. Iluż to najemników mojego ojca ma pod dostatkiem, prawda? A później przychodzi ten mądre postanowienie. Wstanę i pójdę do ojca. To jest to postanowienie. Przyjadę do Ustronia. Tak, muszę coś zrobić z moim życiem. Ale to jeszcze niczego nie zmienia. To, że jesteś na dnie. To, że jesteś w uzależnieniu i sobie mówisz, och, jakbym chciał innym człowiekiem być. Och, jakbym chciał zmienić to wszystko. To jeszcze nic nie zmienia. Jeszcze cały czas jesteś w tym miejscu. To, że sobie powiesz, wstanę i pójdę, jeszcze niczego nie zmienia, bo ty sobie na razie tylko o tym myślisz. Zobaczcie, co się dzieje. Wstanę i pójdę do ojca mego i powiem mu, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko niebu i przeciwko tobie. Już nie jestem godzien nazywać się synem twoim. Uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Tak, chcę zmienić swoje życie. I zobaczcie, co on zrobił. Zrobił coś, co wy zrobiliście. To jest piękne. Zobaczcie, on wstał i poszedł. Wstaliście i przyjechaliście na to miejsce. Tak, to świadczy o tym, że to już nie jest tylko takie, wiecie, mrzonkowanie typu, o, chciałbyś inny, ja coś zacznę robić. Co ja mogę zrobić? Mogę wstać i pójść do ojca. I powiedzieć, ojcze, nie jestem godzien, aby nazywać się synem twoim. Zgrzeszyłem przeciwko tobie, przeciwko niebu. I wiecie, tam jeszcze on miał coś do powiedzenia. On chciał jeszcze ojcu powiedzieć, uczyń ze mnie jednego z najemników swoich. Ale on już nie zdążył tego powiedzieć. Ojciec zakrył jego usta i powiedział, cicho, synu, cicho, nic więcej nie mów. I kazał swojej służbie, aby przynieśli czystą szatę. I wziął pierścień rodowy, który przywracał jego dziedzictwo i nałożył na jego ręce i przytulił do siebie. I mówi, już nie jesteś sam, nie będziesz musiał walczyć. Ja ciebie nigdy nie przestałem kochać, ja zawsze myślałem o tobie i jak to dobrze, że dziś przyszedłeś do mnie. To jest to, co jest pierwszym krokiem w twoim życiu. Przyjechałeś na to miejsce. W tym miejscu będziemy wiele razy się modlić. Jeżeli będziesz słyszał zaproszenie do modlitwy, za każdym razem wyjdź do przodu. To jest ten akt, kiedy syn przychodzi do ojca. Wiecie, powiem wam, jaka różnica jest między ojcem w niebie, a między mną. Gdybyś przyszedł do mnie i powiedział tak, ojcze, zgrzeszyłem przeciwko tobie i przeciwko niebu. Już nie jestem na godzien nazywać się synem twoim. Wiesz, jakbym ci odpowiedział, to fakt. Tak. I dodałbym tak, teraz to będziesz musiał wypić tę piankę z piwka, którego sobie naważyłeś. I dodałbym, okres próbny, 2 lata. Jak w tym okresie mnie przekonasz, że jesteś innym człowiekiem, pozwolę ci wejść do korytarza mojego domu. A po następnych 2 latach, jak mnie przekonasz, to nawet pozwolę ci wejść do domu. Musisz się czegoś nauczyć. Tak ja bym zrobił. Ale wiecie, ten ojciec, który jest symbolem Boga, on jest bardzo niepedagogiczny. I zamiast tutaj coś nakrzyczeć, to on przytula się do tego syna. I cieszy się. I mówi, odzyskałem cię, moje drogie dziecko. On nie mówi, okres próbny. On nie mówi, ciekawe na jak długo. On nie mówi, ciekawe, czy to szczere jest, co ty robisz. On nie mówi, faktycznie, może lepiej, żebyś był na razie najemnikiem. On każe przywołać swoje sługi, żeby przynieśli szatę nową, pierścień, który przywracał mu godność dziecka tego domu. To jest to, co Pan Jezus chce uczynić w twoim życiu. Pragnie przywrócić godność dziecka swojego tobie. Wiecie, z tego jestem ja najbardziej dumny. Ja dużo podróżuję i w różny sposób jestem przedstawiany.
Ja wiele funkcji wykonywałem w Kościele. Przedstawiano mnie jako dyrektora misji całego kraju Nowej Nadziei, jako dyrektora misji krajowej, ośrodka Nowej Nadziei, pastora. Przez 8 lat byłem również członkiem prezydium Naczelnej Rady Kościoła Zielonoświątkowego w Polsce. O, niesamowite zaszczyty! Ale jest jeden, który dla mnie jest największy, najwspanialszy i najważniejszy. Jestem dzieckiem Bożym. To jest najcudowniejsze. Wiecie, jak paw nieraz chodzę. Tak, wiecie, jestem dumny. Dumny, że mogę być dzieckiem wszechmogącego Boga. Pamiętam kiedyś taki młody człowiek, zaraz po moim nawróceniu, zaczął mnie przekonywać, że coś tam może mi załatwić, bo jego stary ma niesamowite wpływy. I nagle mówi, ty wiesz, kim jest mój ojciec? A ja mówię do niego, a ty wiesz, kim jest mój? Mój ojciec to wszechmogący Bóg, który posłał swojego syna, mojego przyjaciela. Pan Jezus mówi, już nie nazywam was sługami, ale nazywam przyjaciółmi. Mojego przyjaciela Jezusa Chrystusa. To nie jest sprawa religii, do jakiego kościoła chodzisz, którą ręką się żegnasz, to nie ma znaczenia żadnego. To jest sprawa twojej nowej tożsamości, którą masz w Jezusie Chrystusie. Jestem dzieckiem Bożym. Zobaczcie. Ojciec zaś rzekł do sług swoich, przynieście szybko najlepszą szatę, ubierzcie go, dajcie też pierścień na jego rękę i sandały na nogi i przyprowadźcie tuczne ciele, zabijcie je, a jedzmy i weselmy się, dlatego że ten syn mój był umarły, a ożył, zaginął, a odnalazł się i zaczęli się weselić. Tak, ja byłem umarły, ale żyję. Moje małżeństwo było umarłe, ale żyję. Moja cała rodzina była umarła, ale żyję. To jest powód do radości, kiedy zaczynasz żyć nowym życiem, życiem w Jezusie Chrystusie. Nie zawsze takiego wyboru chcemy dokonać. Wiecie, jeżeli przyzwyczailiśmy się bardzo do tego, żeby narzekać i biadolić nad sobą, to wierzcie mi, ciężko z tego zrezygnować. Ciężko. Tu musi zachodzić pewna przemiana umysłu, którą pragnie Duch Święty dokonywać w twoim sercu. Powiedziałem, przeczytajmy tylko dotąd, bo historia na tym się nie kończy. Tam dalej czytamy, że starszy zaś syn jego był w polu, a gdy wracając zbliżał się do domu, usłyszał muzykę i tańce. I przywoławszy jednego ze sług, pytał, co to za co to jest. Ten zaś rzekł do niego, brat twój przyszedł i ojciec twój kazał zabić sztuczne ciele, że go zdrowym odzyskał. Posłuchajcie, rozgniewał się więc i nie chciał wejść. Wtedy ojciec jego wyszedł i prosił go. Ten zaś odrzekł ojcu, oto tyle lat służę ci i nigdy nie przystąpiłem rozkazu twego, a mnie nigdy nie dałeś nawet koźlęcia, bym się mógł zabawić z przyjaciółmi mymi. Gdy zaś ten syn twój, który roztrwonił majętność twoją z nierządnicami, przyszedł, kazałeś dla niego zabić tuczne ciele. Wtedy ojciec rzekł do niego, synu, ty zawsze jesteś ze mną i wszystko moje jest twoim. Należało zaś weselić się i radować, że ten brat twój umarł, a ożył, zaginął, a odnalazł się. Kiedy rozpoczniesz nowe życie, wielu ludzi nie będzie się z tego cieszyło. Dlatego, że być może ty jesteś też takim człowiekiem, który poprawia atmosferę innych ludzi, którzy mówią, dobrze, nie jestem jak on. Wiecie, byli tacy ludzie, którzy mówili, o, ten biedny Marek. Och, ten Mareczek biedny. Zobaczcie, ale to bida. Oni wcale mi nie współczuli. Oni chcieli lepiej samopoczucie poprawić, bo ja taką bidą nie jestem. Dlatego, kiedy wyszedłem z problemu, to oni pierwsi wykrzyczeli, ciekawe na jak długo.
i tak wróci, skąd przyszedł. Niektórzy się nie doczekali, bo już poumierali. A ja jestem cały czas nowym stworzeniem. Zobaczcie, to jest to, co może zagrażać komuś takiemu jak ja, komuś takiemu jak wy, drogie siostry, kiedy idziemy długo za Panem i oto ktoś się nawraca, a my patrzymy na niego i mówimy, no tak, dopiero co przyszedł, co on wie tam o takim prawdziwym życiu chrześcijańskim. My to tu w tym kościele to się poświęciliśmy, harujemy dla tych ludzi i nic z tego nie mamy. Ja wierzę, że nikt nawet tak nie pomyślał głośno. Zobaczcie, co ten brat mówi tak, to ja tu cały czas z tobą jestem, a ty mi koźlęcia nawet nie dałeś, żebym się zabawił z przyjaciółmi. Wiecie, co było problemem tych dwóch synów? Jeden roztrwonił majątek, a drugi nie potrafił z niego korzystać. Bo przecież ojciec na początku podzielił majątek i czytaliśmy, dał jednemu synowi i drugiemu. Dlatego ojciec mówi, stary, co ty gadasz? Przecież wszystko moje jest twoje. Ty po prostu nie potrafisz korzystać z tego, co masz. Jak wielu dzisiaj chrześcijan nie potrafi korzystać z tego, co ma, z tego dziedzictwa, które mamy w Jezusie Chrystusie. Ale to jest jakby ciąg dalszy.